Jedni bawili się na festynie, inni na uroczystości obchodów roku sienkiewiczowskiego. W szkole podstawowej nr 11 przy ulicy Schmidta w Dzień Dziecka zorganizowano Dzień Patrona Szkoły Henryka Sienkiewicza. Bardzo zależało nam na tym, aby połączyć zabawę i naukę, żeby dzieci nie odczuły obciążenia, natomiast miały z tego radość poprzez te 2 miesiące tak naprawdę bardzo ciężkiej pracy. Dzieci w części artystycznej i konkursowej prezentowały scenki związane z życiem i twórczością pisarza. Każda z klas przygotowała coś innego, tak by zaprezentować swojego patrona w jak najciekawszy sposób. Wszystko chcieliśmy nie na stresie, tylko przygotowaliśmy, że to trzeba na przykład na ligę, to trzeba takie po prostu na przykład z prześcieradła zrobić, tam coś tam pospinać i po prostu nie na stresie to robiliśmy. Poznaję historię i patrona naszej szkoły i mogę nauczyć się wielu nowych rzeczy, między innymi z powieści Janko Muzykant. W ramach imprezy zorganizowano również wystawę prac konkursu plastycznego na najlepszy portret Henryka Sienkiewicza.